Siemanko, z tej strony Adam i witam was ponownie na kanale I w to mi graj. Tak, dzisiaj trochę taka nietypowa sprawa, bo wiem, że znowu się zrobiła nagonka na Macieja Janowskiego, który swoim wywiadem dla strony speedway.com bardzo wkurzył redaktora naczelnego Sportowych Faktów, czyli pana Dariusza Ostapińskiego. Nie od dziś wiemy, że panowie za sobą nie przepadają. Tyle tylko, że Maćkowi na pewno trudniej jest walczyć z kimś, który ma długopis w rękach i może pisać cokolwiek chce. Maciek tak naprawdę na swoją obronę ma niewiele, a jego główną bronią i wydaje mi się najlepszą jest po prostu milczenie. Nie ma nic bardziej wkurzającego drugą osobę, jak się do niego nie odzywać. I właśnie taką taktykę stosuje Maciek i ja osobiście bardzo takie zachowanie szanuję. Co nie oznacza, że nie chcę odnieść się do tego artykułu. To może przejdźmy od razu do niego. Akurat nie będę go czytał ze speedwaygp.com, tylko znalazłem go na stronie pobandzie.com.pl i już go wam czytam. W niedawno zakończonym zgrupowaniu reprezentacji Polski w Szklarskiej Porębie nie uczestniczyło kilku zawodników, którzy byli przez lata związani z kadrą. Maciej Janowski, Maksym Drabik i bracia Pawlicy. Za to, że nie stawili się na finał Złotego Kasku i październikowy mecz Polski z resztą świata. Nie otrzymali powołania od selekcjonera Marka Cieślaka. Kapitan Sparty Wrocław przyznaje, że liczy na powrót do drużyny narodowej i zaznacza, że nie podnosi winy za zaistniałą sytuację. No i teraz słowa Maćka. Wierzę w to, że wrócę. Chcę być coraz lepszym zawodnikiem. Zrobię wszystko, aby udowodnić, że powinienem mieć miejsce w zespole. Jeśli jesteś sportowcem, chcesz reprezentować swój kraj. No, trudno się z nim nie zgodzić. To, co się stało, jest rozczarowujące, ponieważ mam wiele dobrych wspomnień z jazdy dla Polski i po prostu nie rozumiem, co się teraz stało. Zapamiętajcie te słowa, nie rozumiem, co się teraz stało. Przed spotkaniem zachorowałem. Walczyłem ze sobą, ale ostatecznie choroba wygrała i wysłałem L4. Następnie nie odebrałem połączenia od mojego trenera. Byłem gotowy oddzwonić do niego następnego dnia, ale kiedy obudziłem się, zobaczyłem w mediach wiele rzeczy, w tym niektóre wywiady. I to też zapamiętajcie. Później dowiedziałem się z mediów o zmianach kadrowych w zespole i że zostałem usunięty z drużyny. Żałuję tego, ponieważ zawsze dawałem siebie wszystko dla drużyny narodowej i byłem z nią na dobre i na złe. Mam nadzieję, że jest to przejściowe nieporozumienie, ponieważ nie ma powodów, aby mieć coś przeciwko mnie, wyjaśnia wrocławianin. Janowski nie ukrywa, że jest rozczarowany zaistniałą sytuacją. 29-latek przez lata był kapitanem reprezentacji i zdobył dla niej wiele cennych punktów. Drużyną prowadzoną przez Marka Cieślaka triumfował w drużynowym Pucharze Świata, a także kolekcjonował medale w Speedway of Nations. To trochę rozczarowujące, że stało się to po tylu latach w polskim zespole. Ale życie przynosi nam wiele różnych trudnych rzeczy i zobaczymy, jak wszystko pójdzie. Nie stresuję się tym. Staram się skupić na swoim sezonie i przygotowaniach do roku 2020. Żużlowiec wyraźnie skrytykował branżowe media. Sześciokrotny triumfator turniejów cyklów Grand Prix zaznacza, że większość z tego, co można przeczytać w internecie, jest kłamstwem. Zaprzeczył też doniesieniom, że w trakcie meczu Polska reszta świata przebywał na Dominikanie. Jest to trudne, ponieważ media mogą napisać wszystko, co chcą. Kłamią, a nawet napisano, że jestem na Dominikanie z Drabikiem i braćmi Pawlickimi. To kłamstwo. Byłem na Dominikanie, ale 7 lat temu, podkreśla zawodnik. Piszą coraz więcej i wszystko. Co mogę powiedzieć, to to, że 90% to kłamstwa. Nie czytam tego i trzymam się od tego z daleka. Czyli Maciek nie czyta tego. Mam wielu fanów i wielu przyjaciół, którzy mnie wspierają. Jeśli ktoś mnie zna i rozmawiał ze mną chociaż raz, będzie wiedział, że w mediach było wiele kłamstw. Wiem, co jest prawdziwe, czuję się dobrze i to jest najważniejsze, zakończył Janowski. No dokładnie, nie chcę tutaj przywoływać pana Ostafińskiego, bo on w swoim artykule na ich stronie napisał naprawdę ostro, znowuż do Maćka w sumie skierował te słowa, że to Maciek kłamie i próbował go oczywiście po swojemu wypunktować. Ja powiem tak, ja nie chcę dolewać oliwy do ognia i grillować Medzika, bo ja bardzo Medzika lubię, jest to jeden z moich ulubionych zawodników, ale też parę słów mnie tutaj zdziwiło. Już pomijając to, gdzie on był, czy wysłał E4, czy był chory, czy nie był chory, fakt jest jeden. Skoro trener dzwonił i Maciek nie odebrał i mówi, że na drugi dzień się obudził i przeczytał te wszystkie wiadomości w internecie, no to jest jakieś niehalo, tak? O skoro na końcu czytałem, że uważa, że 90% tego, co piszą, to kłamstwo i że tego w ogóle nie czyta, no to coś tutaj się nie pokrywa, prawda? I z drugiej strony sobie myślę, że znając tyle lat trenera Marka Cieślaka, no jeżeli by oddzwonił nawet po paru godzinach, dniach czy tygodniach, mogliby sobie to wyjaśnić i nie byłoby tej całej afery. No bo Maciej tutaj pisze, że nie rozumie całej sytuacji. Dla mnie sytuacja jest dość prosta. Nawet jeżeli faktycznie on był chory i czy nawet może i wszyscy z nich byli chorzy, to kontakt z trenerem reprezentacji powinni utrzymać. Jeżeli do nich dzwoni, to faktycznie mogli się zastanowić, kurczę, może coś ważnego, może jednak, no odbiorę, tak? No nie leżę w szpitalu, gdzieś, nie wiem, nieprzytomny, tylko no żyjemy w takich czasach, że jest internet, można napisać maila, odebrać telefon, no nie wiem, tak? No wszystko można. No jednak tak się nie stało. I na moje, ja już powiedziałem to w poprzednich filmach, że
ta sprawa mogła być załatwiona naprawdę bardzo szybko. I tak jak już mówiłem, a powstała z tego gównoburza, która dalej jest rozmazywana w kręgu żużlowym. Tutaj Magic też pisze, że dużo przeżył już z drużyną i faktycznie jest to zawodnik bardzo utytułowany. Ja broń Boże nie mówię tego, że nie zasługuje na jazdę w reprezentacji Polski, ale faktycznie, tak jak mówiłem na początku tego materiału, że najlepsza jest cisza, to w tym przypadku znowu sobie sam troszeczkę ten ogień podkręcił, poruszając temat reprezentacji. Bo na moje, tak jak mówię, był na to czas, mogło to być rozwiązane znacznie wcześniej, a teraz na łamach kolejnego jakiegoś portalu wywalane są te brudy, a brzmi to nawet troszeczkę jak żal. Ja pamiętam taką sytuację, chyba najtrudniejszą w kadrze Polski do tej pory, jak u schyłka światowej kariery był Tomasz Golob. Pamiętacie wtedy, jak Marek Cieślak bił się sam ze sobą? Jak tutaj odsunąć Tomka, żeby go nie urazić? Przecież wiemy, jaką Tomek miał ambicję do startów dla polskiej reprezentacji, dla Orzełka, dla nas Polaków. I chociaż wszyscy wtedy w środowisku mówili tak, że to już czas, no musisz to, Marek, zrobić, to jestem ciekawy, czy wtedy na miejscu Marka znaleźliby się odważni, którzy by to zrobili. Bo ja sam nie dałbym pewnie rady. Taka ikona jak Tomasz Golob, jeżeli sama nie będzie chciała zejść ze sceny, to po prostu nie ma takiej siły, żeby go stamtąd zdjąć. A czemu przypomniałem tą historię z Tomkiem Golobem? Bo wtedy wydawało mi się, że jeszcze nie mam aż tylu następców, żeby pozwolić sobie na stratę takiego zawodnika, takiej legendy. Teraz tak naprawdę decyzję nie wiem, czy to podjął Marek Cieślak, czy może zarząd PZMOT, nie mam pojęcia, po prostu przy tych turniejach, jakie są rozgrywane teraz, a kiedyś, czyli mam na myśli, że kiedyś był drużynowy Puchar Świata, gdzie było potrzeba więcej zawodników do kadry, żeby ścigać się o ten medal drużynowych mistrzostw świata, a to co jest teraz Speedway of Nations, to tak naprawdę do tej pory było tak, że kto by nie pojechał w tym Speedway of Nations, zawsze znaleźli się żużlowcy, którzy byli rozczarowani wyborem Marka Cieślaka. I pomijając już wszystko, to jest mi tylko przykro, bo wiem, że to jest ostatni rok Marka Cieślaka z reprezentacją Polski, a takie polskie asy, właśnie jak wymienieni Maciej Janowski, bracia Pawlicy czy Maksym Drabik, nie będą mogli uścisnąć go ten ostatni raz na wspólnych zawodach żużlowych, podrzucić go do góry i podziękować za te wszystkie lata. A wydaje się, że jeden gest, jeden uścisk, jeden telefon to tak naprawdę jest niewiele. Tak więc, kończąc dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że nikogo nie uraziłem. Jak tak, to z góry przepraszam, a jeżeli materiał wam się spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę. A kto jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, to z góry was do tego zachęcam. Tak więc, to tyle na dziś, do usłyszenia, trzymajcie się, pozdro! Żużlowe świry, cześć!